jesteśmy bezpieczni. Michał Andryszak z nami. Michał, karuzela emocji, bo i zmiana rywala, i pożar w hotelu, więc generalnie ten debiut w Fenie, no cholernie pod górkę. Też pod górkę, czy nie, niektóre emocje, akurat ten pożar może zabrzmi to dziwacznie, ale dla mnie to był taki, wiesz, zastrzyk energii. Lubię takie sytuacje, szczerze mówiąc, nie lubię, jak się dzieje komuś krzywda, na szczęście tu się nikomu nie wydarzyło, natomiast lubię takie ekstremalne sytuacje, w których coś się dzieje, wiele takich przeżyłem i zawsze staram się je przyjmować raczej humorystycznie. Niektórzy to mogą odbierać jako, nie wiem, że ja się cieszę, że komuś się coś stało, nikomu się nic nie stało. Współczuję bardzo właścicielom hotelu, no bo no to jest jednak utrata jakiegoś majątku. Natomiast mam nadzieję, że był dobrze ubezpieczony i generalnie jeszcze właściciele wyjdą na plus z tym wydarzeniem. Więc, czyli jak do ciebie walono w te drzwi w nocy? Jaka była twoja reakcja, powiedzmy? Jak to wyglądało z twojej perspektywy? U mnie to wyglądało zupełnie inaczej. Obudziłem się około godziny 3:30. No i wiesz, ktoś tam biega, skacze na korytarzu, myślałem, że mnie po prostu wybudzili, nie? I wiesz, wychodzę w gaciach na korytarz, chciałem zobaczyć, co się dzieje, nie? I taka, wiesz, taka smuszka, taka delikatna, jak się nieraz kurczak przypali w domu, to taki, wiesz, mgiełka, nie? Ja mówię, pewnie jacyś gówniarze, albo ktoś podpalił kosz na śmieci, albo coś dla hecy, mówię, dawaj, idę spać, nie? I tak się kładę na łóżko i, kurde, a jak się pali, nie? Takie... To są dorośli mężczyźni, jednak to nie jest wycieczka szkolna, tylko to są dorośli mężczyźni, mówię, może jak się pali. Mówię, dobra, spakuję się, nie? Spakuję się, tak się pakuję, już ubrałem się. Otwieram drzwi, a tam już jest taka gęsta mgła, że nic nie widać. Mówię, o, to dobrze, nie? I wiesz, założyłem tą torbę i wysiadłem po prostu z hotelu. Jak już wychodziłem, to klatka schodowa już się zapadała, że drewno tam wszystko spadało. Zresztą widać, jest na moim Instagramie ten filmik. Ja mówię, kurwa, pali się, wiesz, że przed chwilą spałem, mogłem zginąć, a teraz sobie wychodzę, wiesz, jak gdyby nigdy nic. I, a tutaj taki jest mem też, taki piesek, co siedzi. It's fine. No to jest taka moja mentalność, jak jestem człowiekiem. I nikogo na pewno nie chcę uradzić tym, że ja się z tego śmieję. No bardziej to po prostu przyjmuję na taką klatę, że no tak się wydarzyło, więc już tego nie zmienię, prawda? No i tego pośmieję. Dobrze, ale zmiana też rywala. Był anonsowany Brazylijczyk, jest tutaj rywal za wschodniej granicy. Kiedy się o tym dowiedziałeś i na ile można było się dowiedzieć o nim w tak krótkim czasie, że coś tam przewertować tego YouTube'a, tego Sherdoga i Tapology na przykład? Wszystko nie wertuję, ja powtarzam. Zawsze, że właśnie na takie właśnie sytuacje jak ta, że ja się przygotowuję na walkę, trenuję przekrojowo, raczej nie robię treningów specjalistycznych, chyba że naprawdę przeciwnik ma coś takiego mega wyjątkowego, no to tam było takie parę rzeczy, które przerobiliśmy na Geronimo, ale jakby ten trzon przygotowań, on nie jest jakoś ukierunkowany w jakimś konkretnym miejscu, dlatego wiesz co, no, umiem wszystko, umiem parter, umiem zapasy, umiem stójkę i to co powie narożnik, to ja zrobię. Michał, przez dłuższy czas byłeś w KSW, teraz jesteś w Fenie, mówi się, że to jest druga organizacja w Polsce. Możesz na pewno nie tyle o poziomie sportowym, co organizacyjnym powiedzieć. Jak to wygląda od tej strony właśnie? Jak się tu czujesz jako zawodnik? Wiesz co, no, na pewno Fenie jest mocną organizacją niż KSW i pewne mechanizmy i procedury, że tak powiem, funkcjonowania organizacji nabywa się latami. Natomiast wiesz co, no tutaj jestem teraz na ważeniu, wszystko bardzo fajnie, sprawnie zorganizowane, są ludzie kompetentni, którzy wiedzą, co mają robić, fajnie tym sterują. Oprawa uważam, że dla oka niczym nie odbiega od KSW, jeżeli chodzi o tutaj cały entourage. I wiesz co, no wiadomo, no KSW jest postrzegana jako większa organizacja, no ale wiesz, no chodzi o to, żeby gonić, prawda? I uważam, że gdybyśmy porównali, nie wiem, nawet jeżeli chodzi o organizację, jak wygląda gala w telewizji, to realizację. Fen dogonił tutaj KSW i to się naprawdę bardzo dobrze ogląda. Powiedz mi, rywal nie dojechał na ważenie, jest w drodze. Będziesz miał z nim okazję, nie wiem, będzie ważony w hotelu. Czy będziesz chciał wtedy sobie mu spojrzeć w oczy, czy zostajesz sobie to jutro w klatce, żeby spojrzeć w oczy, a później się z nim pobić? No, pewnie tak się skończy, że spotkamy się przed walką gdzieś w szatni. Znaczy może nie w szatni, ale gdzieś tutaj na backstage'u. Ważenie, no co, Geronimo dos Santos podejrzewam, że też by ważył ze 125 kg, bo to ogromny chłop. On na pewno większy nie będzie.
A z tą wagą to tak nie do końca jest wadze ciężkie, że im większy, tym lepiej. Nie? W tych mniejszych kategoriach ten kilogram, dwa jest mega różnica, ale na przykład ja jestem takim zawodnikiem, który woli walczyć ze 130-kilowym mężczyzną niż takim 110, bo ten 110-kilowy wcale nie odbiega siłą, a jest dużo bardziej sprawniejszy, jest szybszy, jest bardziej, wiesz, lepszy kondycyjnie, prawda? I uważam, że stawiam tacy zawodnicy wiele lepsze warunki. Trudniejsze. Ty bliżej tobie do tych 110 zdecydowanie, bo jeszcze tam dobrze słyszałem 115, no ale to jest bliżej 110 niż 130. Matematycznie tak. Powiedz mi, czy celowałeś w taką wagę, czy przy tej wadze to totalnie nie ma różnicy i przyjmujesz to, co te cyferki, które tam na blacie wyskakują, jak wchodzisz na wagę? Troszeczkę się staram, wiadomo, że to też nie jest jakieś tam mordercze zbijanie wagi czy to cięcie. Normalnie ważę około 118-119. Podczas przygotowania troszeczkę proporcje zmieniam, mam mniej tkanki tłuszczowej, więcej troszeczkę mięśnia, to też w pierwszym etapie ważę jeszcze więcej, około 120, no i później staram się troszeczkę tym jedzeniem schodzić sobie te 115, 114 też jest pożądane, troszeczkę mniej, to już czuję, że na przykład tracę na sile, te 114-115 to jest taki idealny kompromis pomiędzy siłą a dynamiką. Dobrze, Michał, powiedz mi, czego ci życzysz w klatce jutro? Zdrowia. Zdrowia. Jeżeli będzie zdrowie, ja sobie resztę sam wypracuję. Zdrowie nie zawsze dopisywało, no i było jak było, więc ja tylko poproszę o zdrowie. No to tego ci życzę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.